Wasze sweterki czy kardigany pewnie mają już dwa rękawy, są poszywane, zatem robimy plisę wykończeniową. Myślę, że jest to fajna opcja. Oczywiście możecie zostawić tak jak jest, ale wtedy się wyrównają z plisą te wszystkie tutaj fale, o których mówiłam. I moim zdaniem bardzo fajnie plisa będzie jeszcze tutaj miejsce przy szyi tak oplatać jeszcze, tak to nazwijmy. I tak, ustawcie sobie w ten sposób wasze kardigany jak ja. To jest właściwa strona, wszystko tak jak trzeba. I przyjrzyjcie się temu, tej stronie lewej. I idziemy na sam dół, do roku. To jest róg tej, idę w dół, w dół, w dół. I to jest dokładnie, powiem wam, jesteśmy tutaj w tym miejscu. O, dokładnie tutaj. I będziemy dołączać tutaj, dołączać będziemy tutaj włóczkę i tu przerabiać plisę w jaki sposób? A właśnie w taki. Tutaj rozpoczniemy i mchem będziemy lecieć tak do góry, po tym skosie, szyja, po skosie i w dół do drugiego rogu, do drugiego przodu. Później kolejny rząd, to znów będą dwa oczka i znów mech. Do góry, skos, szyja, skos, na dół. Po drugiej stronie. I tak w kółko Macieja, dokąd nam starczy włóczki, ale warto zostawić sobie jeszcze troszkę włóczki chociażby jeden rząd mchem dołu, przód, plecy, drugi przód, żeby on też się tak ładnie wyrównał. I warto sobie zostawić jeszcze włóczki na wykończenie takie już ostateczne. I to wam pokażę w tym kardyganie różowym, jak to wygląda. Zobaczcie, u mnie ta plisa w tym różowym, on tutaj wygląda na taki lila róż tak naprawdę, ale już jest różowy, to niech już zostanie do końca różowy. Na wykończenie oczkami rakowymi. Ja lubię, jak to jest jakoś wykończone, możecie jakąś inną metodę zastosować, także jeszcze trzeba zaplanować włóczkę na to. Moja plisa w tym różowym, widzicie, znowu nie policzyłam sobie, ale ma 11 cm razem z oczkami rakowymi i posiada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rzędów. W tym beżowym kardiganie będzie na pewno mniej, bo już po prostu nie mam więcej włóczki, a i w moim sklepie w tym momencie, jak ja nagrywam, też nie ma. Mam nadzieję szybciutko sprowadzić ją dla was, żeby w razie jak się komuś spodoba, to żebyście też mogli kupić. Ten odcień to jest odcień, już to mówiłam, ale 218 kawa z mlekiem. Także no, postaram się do publikacji to sprowadzić jak najszybciej. Także zobaczcie, ta plisa, ona tak fajnie, naprawdę to jest bardzo fajny pomysł. Można zrobić ją tak długą, żeby później, zobaczcie, wywinąć w formie takiego fajnego kołnierza. Także to też jest taka dodatkowa ozdoba. To wam scali te przody ze sobą i wtedy będzie tworzyć naprawdę fajną całość. A teraz robimy już tą plisę i już wam pokazuję, jak to zrobić. Idziemy tutaj do tego momentu i ja jestem dokładnie tutaj, w miejscu, gdzie jest nitka, wkuwamy się jeszcze tak jakby pod półsłupkiem oczko i przeciągamy nitkę, jedno oczko łańcuszka, mocno zaciskamy, wykonujemy drugie oczko łańcuszka i półsłupek. Proszę zrobić w tym pierwszym rzędzie w półsłupku, który teraz nam leży, jest on w poziomie. Wkuwamy się w środek i tutaj po prostu wykonujemy pierwszy zwykły półsłupek, bo przecież mech. Dalej oczko łańcuszka i znów dwa rzędy w lewo, raz, dwa, i wbijamy się znów
w nasz półsłupek. Wykonujemy półsłupek. Przerabiajcie to luźno. Oczko łańcuszka, raz, dwa rzędy i w półsłupek wbijamy się. I tak do samego końca. Tutaj będziecie musieli być ostrożni, ponieważ tutaj, gdzie jest skos, on jest tak troszkę sfalowany i musicie pilnować, w który dokładnie rząd się wbijacie. To jest też taka dla Was podpowiedź. Zobaczcie, on jest nierówny i tu bądźcie ostrożni. Natomiast tutaj na równym, no to nie jest problemem się wkuć. Jeżeli dojdziecie do miejsca, gdzie jest szyja, tutaj dokładnie plecy, tutaj mamy pięknie wyodrębnione oczko łańcuszka. I tutaj wbijamy się po prostu półsłupek w jednym oczku, następny półsłupek, dwa oczka w lewo. Raz, dwa. No w tym przypadku w prawo, ale jak dojdziecie, to będzie w lewo. Raz, dwa i w tym oczku ma być półsłupek. I znów jedno oczko omijamy, w następnym półsłupek omijamy, półsłupek omijamy, półsłupek. Poradzicie sobie bez problemu. Jak już dojdziecie do samego końca, do drugiego rogu, no to oczywiście co dalej? Dalej przerabiamy zgodnie z tym, co zawsze. Dwa oczka łańcuszka, w pierwszej dziurce półsłupek i dochodzimy do końca na około do tego momentu, w którym rozpoczęliśmy, tylko że od drugiej strony. I tu na końcu, jak już dojdziecie na właśnie w tym drugim rzędzie będziecie, pamiętajcie jeszcze za ostatnim półsłupkiem w tym drugim rzędzie przerobić tutaj w dziurce półsłupek. Pamiętajcie, to zawsze robiliśmy i to zawsze też pamiętajcie zrobić. Tak się przerabia plisę. Ja zrobię swoją plisę i jeszcze do Was wrócę. Powiem, ile ona ma centymetrów, ile ma rzędów. Będę uwzględniać tak, żeby ten ostatni, piąty motek mi starczył. Także widzimy się już po zrobieniu odpowiedniej ilości rzędów według Was, według uznania. No, także do zobaczenia i jeszcze widzimy się. To jeszcze nie koniec. Ja już plisę mam gotową. Mi udało się zrobić 5 rzędów, chociaż jeszcze nie zarzekam się, że będzie to 5 rzędów, ponieważ musi mi starczyć szczególnie tej włóczki, której mi zostało tyle. To pozostawiłam na wykończenie dołu, które za chwilkę Wam pokażę. I wykończenie całości i dołu, i tej plisy całej ozdobnymi oczkami rakowymi, tak jak Wam mówiłam. I mam taką nadzieję, emocje są duże, że mi to po prostu starczy. Jeśli nie starczy, po prostu będę musiała spróć jeden rząd plisy. Ale to wszystko Was poinformuję. I teraz ta moja plisa ma około 5 cm w tym momencie. 5 rzędów, 5 cm. I teraz tak. Jestem tutaj na rogu. Z drugiej strony jestem. O, tutaj. Jestem tutaj w tym miejscu. Półsłupki mi się chyba z dwa podpruły i już je uzupełniam. I teraz jeden mi się spruł, oczko i na końcu. I teraz sobie tak odwracamy naszą rogutkę, żeby wywrócić ją do góry nogami. I tutaj ma nam się zaprezentować dół, ponieważ musimy wszystkie te nierówności, które wynikły z tego, że w innym wymiarze, że tak to nazwę, szydełkujemy, musimy to wszystko ładnie, choćby jednym rzędem wyrównać. Jeśli macie więcej włóczki naszykowanej, no to możecie, mogą to być dwa rzędy, trzy, jeśli jeszcze potrzebujecie przedłużyć ten kardigan. Natomiast jeśli tak jak ja, tej włóczki jest jak na lekarstwo, jej ma wystarczyć na wszystko, no to wtedy tylko proszę spróbować jeden rząd, czyli jeszcze raz po prostu tutaj będziemy dół wykańczać. I to jest oczywiście, przepraszam, nic innego jak początek dwoma oczkami łańcuszka
proszę zrobić w tym pierwszym rzędzie, tutaj gdzie mamy ten pierwszy półsłupek, wbijamy się w niego i również półsłupek. Następnie nasz mech, oczko łańcuszka i kolejny półsłupek w drugim rzędzie w lewo. Ten omijamy i my przechodzimy dopiero do tego rzędu. Wykonujemy półsłupek w co drugim rzędzie, półsłupek. Jedno oczko łańcuszka oczywiście i tak proszę przerabiać w tych momentach, gdzie mamy te półsłupki tutaj w poziomie i to się tyczy plisy. Jeżeli dojdziecie do miejsca, gdzie mamy nasz ściągacz, szew, w szew też warto wkuć się i zrobić taki półsłupek jeden, żeby to wszystko ładnie tutaj nam się wyrównało. Także ja w szew zarówno tu, jak i wszędzie indziej, gdzie napotkam ten szew, wbiję się i przerobię. I teraz zobaczcie, co nam tutaj powstaje. Tutaj mamy nasz przód, dalej są plecy i kolejny przód. I ukazuje nam się łańcuszek początkowy, od którego rozpoczynaliśmy pracę. I teraz po prostu wbijamy się w dziurki pomiędzy półsłupkami i je przerabiamy naszym mchem. Mech, półsłupek, przepraszam, oczko łańcuszka i następna dziurka. Półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka i w ten sposób przerabiamy dół, wyrównujemy ten dół. Proszę tak zrobić do końca rzędu. Pamiętajcie, w szwy wbijać się półsłupkiem i jeszcze wracam, przepraszam, wracam do Was, żeby pokazać, jak przerobić oczka rakowe. Oczka rakowe są bardzo łatwe, ale może pewną trudność nastręczy Wam miejsce tutaj w rogu. No bo przecież na równym to jest bardzo łatwe, ale w rogu jeszcze mam dla Was pewną podpowiedź. Dół już mam przerobiony jednym rzędem. Emocje się potęgują, ponieważ włóczki znika w zastraszającym tempie i mam nadzieję, że starczy mi to na oczka rakowe, bo inaczej trzeba będzie truć dół i jeden cały rząd plisy, ale zobaczymy, zaryzykuję, jestem ryzykant i zobaczymy. Jak robimy nasz rząd ostatni oczek rakowych? Jest to bardzo proste. Tutaj mamy już zarówno w plisie, jak i na dole wyraźnie wyodrębnione oczka łańcuszka, więc będziemy tutaj sobie w każdym oczku robić oczko rakowe. W miejscu tutaj, gdzie mamy rogi, wykonamy dwa oczka rakowe. W tym momencie, kiedy rozpoczynamy, musicie dobrze ułożyć swój sweter, tak żeby teraz ta strona była stroną właściwą, tą zewnętrzną, ponieważ oczka rakowe bardzo ładnie wyglądają, one tak naprawdę tylko na jednej stronie, więc musicie ułożyć tak, że to, co tutaj jest, będzie się prezentować wszystkim innym odbiorcom. To jest zewnętrzna właściwa strona, tutaj jest strona wewnętrzna. Oczka rakowe przerabiamy w spak, w prawo, nie tak jak zawsze w lewo, tylko w prawo, więc teraz będziemy przerabiać tutaj plisę. W rogach, żeby to ładnie wszystko się prezentowało, musimy zrobić dwa oczka rakowe, ale akurat w tym rogu, który rozpoczyna nam pracę nad oczkami rakowymi, dwa oczka rakowe zrobię na samym końcu. Na samym końcu. Natomiast jak przerobię tutaj już moją plisę i dojdę do drugiego rogu, to pokażę Wam, że właśnie w tym rogu trzeba zrobić oczko rakowe. I teraz jak je zrobić? Proszę, najpierw jedno oczko łańcuszka, przechodzimy do kolejnego oczka i zrobimy tym razem to. To jakieś takie dziwne u mnie wyszło to oczko. Aha, chyba już wiem dlaczego, bo to jest tak. To jest to drugie oczko, a tutaj jest półsłupek
w poziomie, dlatego się zagubiłam. I teraz proszę zrobić następującą rzecz. Wbijamy się w miejsce, w którym są między półsłupkami dziurki. I tu mamy półsłupek, który leży, i dziurkę, i następny półsłupek. I tu w dziurkę wbijamy się, wyciągamy niteczkę i ostrożnie przerabiamy. Wyciągnijcie dłuższą taką niteczkę. Idziemy do następnej dziurki za półsłupkiem. I znów wkuwamy się i przerabiamy. Oj, chyba tracę nadzieję na to, że mi starczy tej włóczki. I znów dziurka za dziurką przerabiamy do następnej. I tak naokoło, aż napotkacie na samym dole po drugiej stronie róg. Następna dziurka. Wykończenie. Chyba że Wam się po prostu takie wykończenie nie podoba, to oczywiście możecie sobie wykończyć w jaki tylko sposób uważacie, jaki Wam się podoba. Ja akurat oczka rakowe bardzo lubię. Ok, to przerabiam ja. Emocjonuję się dalej i zobaczymy, co będzie z tą włóczką u mnie, czy trzeba będzie pruć. Widzimy się na drugim rogu. No i niestety, tak jak podejrzewałam, nie starczyło mi włóczki. Doszłam do drugiego rogu, co też jest dużym sukcesem. Zostało mi, myślę, że z metr mi został tej beżowej i wydaje mi się, że nie starczy mi na cały dół przerobić. Także jeśli chcecie mieć jeszcze na dole oczka rakowe, to zróbcie, po prostu trzeba spruć, no chyba że macie jakąś inną włóczkę i musicie i możecie sobie pozwolić na cały dół. Ja powiem Wam, idę trochę na łatwiznę, nie będę dołem przerabiać oczek rakowych na dole. Skończę tutaj w tym miejscu, ale Wam jeszcze pokażę, jak przerobić te rogi. Zatem zbliżam, robię zbliżenie i w miejscu, w którym jest dwa oczka łańcuszka albo półsłupek, to zależy po której stronie będziecie, wbijacie się albo pod te dwa oczka łańcuszka, albo w środek półsłupka i w nim, ja tutaj akurat mam oczko łańcuszka, i w nim wykonujecie jedno oczko rakowe, przerabiamy i jeszcze raz w tym samym miejscu drugie, żeby powstało nam takie małe wybrzuszenie. I dalej po prostu idziecie zgodnie z tym, co robiliśmy na tej plisie. Jeżeli chcecie robić na dole to wykończenie, no ja jednak już pasuję, naprawdę już, to już za duże emocje dla mnie. Jeżeli chcecie robić właśnie to wykończenie na dole, to po drugiej stronie, jak już dojdziecie do tego miejsca, do tego drugiego rogu, my tutaj rozpoczynaliśmy pracę w tym rogu, tutaj musicie zrobić w półsłupku tym narożnym dwa oczka rakowe, żeby ten róg ładnie się układał, i zakończyć pracę, odcinamy, chowamy wszystkie nitki i wtedy będzie już koniec. Także jeśli Wam odpowiada taki sposób dziergania jak u mnie, że nie będzie dół wykończony, no to nie trzeba pruć i ta plisa raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzędów. A czy ja Wam nie powiedziałam pięć rzędów? Nie wiem, jak ja to liczyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem, nie pamiętam już teraz, ile ja Wam powiedziałam. W każdym razie ta plisa ma sześć rzędów. Czy ja się pomyliłam? Możliwe. Możliwe, bo tak jak mówiłam, głowa mnie boli. I jeśli sprujecie ten jeden rząd plisy, starczy Wam na wszystko, troszkę zostanie. No i tak to wygląda. Tak to wygląda ten sweterek. Jestem z niego zadowolona. Fajnie się mi tutaj
go robiło. Wzór mech razem w połączeniu z tą cieniowaną włóczką to jest super sprawa. Myślę, że jeszcze coś takiego powstanie. O. Koniecznie, koniecznie chwalcie się efektami waszych prac, jak wam tutaj to wszystko wychodzi. Ja wykręcam i pokazuję. Nie wiem, czy słyszycie, ale u mnie się teraz ocieplanie bloku dzieje i mam hałasy, które też mnie dekoncentrują. O, i tak wygląda ta... Tak wygląda wykończenie właśnie tego brzegu. Wygląda to fajnie. To wykończenie jest takie lekko ściągnięte, ale nie przejmujcie się, te oczka rakowe się rozpracują, rozprostują, a one też mają zadanie, żeby te brzegi nam się nie wyciągały. Także tak to jest. Koniecznie pochwalcie się na moim Instagramie, Facebooku, w wiadomościach prywatnych. Oznaczajcie mnie, wtedy będzie mi łatwiej znaleźć was i wasze sweterki. Jak chcecie, takie podpisujcie. Może być to kardigan mech, też jest fajnie. Może być to po prostu wzór ode mnie, od Karoliny Szydełko. Także podlinkujcie do tego filmiku, czy do mojego profilu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jeśli wam się ten filmik podobał, to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmiku.